Dobra, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kruszakus. Prosiliście, żebym zagrał tym całym chomperem. Prawdopodobnie za jakiś czas szybciusieńko zmienię klasę, ponieważ powiem szczerze, że nie jest on zbyt dobry. A możecie atakować tylko i wyłącznie z bliska, w zasadzie. Czyli jeżeli... No cóż, jeżeli nie dojdziecie do przeciwnika, to macie po prostu przerąbane. A z racji tego, że przez cały czas ludzie grają tymi śmiesznymi zombiakami, no to, tymi zombiakami, żołnierzami, którzy mają nie tylko tę bazukę, która potrafi was szybko zciągnąć z odległości, no to na dodatek jeszcze oczywiście są bardzo mobilni, także będą w stanie was kajtować cały czas dosłownie. Okej, tu jakiś jeden zombiak idzie, postaramy się go jakoś zaskoczyć od tyłu, ale no, nie wróżę sobie zbyt dużego powodzenia. Dobra, może plujniemy na niego. Coś tam weszło, okej, jakiś damage, no muszę, no niestety do dupy mapa w ogóle na to, żeby coś takiego zrobić. Okej, czekajcie, zakupujemy się i to działa mniej więcej tak, że, okej, pa... spróbowałem, nie, no, o, chodź tu, no, kurde, nie udało się, dobra, trudno, ale od tyłu i proszę bardzo, trzeba też myśleć o tym, żeby po prostu zajść przeciwnika od tyłu. Normalnie możecie się zakopać, to jest macie pod dwójką tę abilitkę. Dobra, czekajcie, tutaj ktoś do mnie strzela. Dobra, szybko, zakopujemy się, możemy tym uciec, po pierwsze. Ale przede wszystkim służy to po prostu do atakowania naszego przeciwnika, co chyba nie za bardzo mi się teraz uda zrobić, ale nieważne. Okej, skampiemy się. Okej, ej, może byś mi tak troszeczkę zrobił miejsca, co? Fuck. Dobra, to jest jakiś ziomeczek. I spadł do wody, i ja też spadłem, i... Brawo dla mnie ogólnie. Chyba mam troszeczkę dźwięki z gry za głośno, ale nieważne. Zrąbałem z prawej to ostro. To było głupie, dobra. Ale postaram się wam pokazać ten zakupowujący się atak. Okej, to jest jeden z naszych. Dobra, tu jest jakiś kurczę zombiak ten, futbolista. Oni są dosyć powolni, także nie jest tak strasznie trudno się do nich dokopać i ich zabić od tyłu. I zaraz postaram się to wam zaprezentować, dobra. Patrzcie. Ej, no kurwa, no ty. Jezus Maria. Z jakiegoś powodu się niestety nie zakopałem. No ale ogólnie, no. Wygląda to tak, że zakupujecie się pod ziemię. Jak będziecie już pod przeciwnikiem, centralnie pod przeciwnikiem, to wyskakujecie i go połykacie w całości. Na ranie. Oj. Nie wiem, czy się uda, nie wiem, czy doleci ten pocisk. Nie doleciał. Pod jedynką macie takie, nie wiem, taką ślinę spowalniającą. Co wiecie, coś w tym stylu mniej więcej. Okej, tutaj się skampimy. Jak tylko traficie przeciwnika, to praktycznie nie może się ruszać, jesteście w stanie go bardzo łatwo załatwić. Okej, czekajcie, ktoś tutaj będzie. Widzę jakichś zombiaków, dobra. Dobra, mamy tutaj jakiegoś zombiaka. Gdzie jesteś tutaj, koleżko? Połykamy, zajebiście. Super, okej. Niestety, zaraz po połknięciu z tego zakopywania się, jesteście delikatnie spowolnieni, także no to już jest w ogóle po prostu lipa. Także po następnej śmierci prawdopodobnie po prostu przerzucę się na jakąś inną klasę. Może pokażę wam kaktusa. Zresztą nie, kaktusa chyba ostatnio pokazywałem. Nie, pokazywałem kaktusa w ostatnim odcinku, także może to sobie dam spokój. No a postaramy się tędy przekopać i jak któregoś z tych takich zombiaczków połknąć. Mamy tu jakiegoś... No nie za bardzo, dobra. Są nasze pułapki. Czekajcie, jest inżynier. Dobra. Zakopujemy się. Powolutku. No. Jest! Widzicie? Teraz mam niestety troszeczkę przerąbane, bo nie mogę się por... Nie. Aj. Niestety, to jest ten problem z chomperem, także no nie gra się tym zbyt fajnie. Ale dobra, posiedzę jeszcze na tej klasie. Obiecywałem wam, że pokażę wam różne takie fajne rzeczy. Ach, te dźwięki w tej grze. Zajebiście relaksujące. Jeszcze nie odblokowałem trzeciej abilitki. Ogólnie mało tym chomperem gram. No widzicie, to jest ten problem, nie? O którym mówiłem. Koleś po prostu... Pięknie. No nie! Nie skompletowałem połknięcia. O matko. No niestety, no ta postać jest do dupy. Im bardziej gram w Plants vs. Zombies, no niestety, tym bardziej po prostu widać... Okej, co jest pod trójką w ogóle? Dobra, jakiś śmieszny atak, nie wiem co to w ogóle jest. Im bardziej gram w Plants vs. Zombies, tym bardziej dochodzę do wniosku, że po prostu jest malutki brak balansu między różnymi klasami, a
zdecydowana większość graczy gra po prostu soldkiem u zombiaków, ponieważ jest to najbardziej mobilna, najbardziej destruktywna w sumie klasa. Bardzo mało osób na przykład gra roślinkami ogólnie. Praktycznie wszyscy najlepsi gracze grają zawsze no zombiakami, po prostu tak to już wygląda. Lekka lipa, prawda? Okej, okay, tutaj postawimy nasze działko takie śmieszne. Okej, okay, czekajcie, nakopię się i... Yeah, połykane. O, czekajcie. O nie. No i sami widzicie. Dobra, wiecie co? Ja sobie z tym chomperem już po prostu dam spokój, bo to jest bez sensu i przerzucę się na... Change character. Na Pishutera. Przerzucę się na Pishutera. Pishuter jest najbardziej taką... reliable, tak? Taką najbardziej... Najbardziej, taką kasą, na której można najbardziej polegać. Dobra, bujeczka. I sami widzicie, snajpujemy przeciwników bez problemu. Ej, przestań się ruszać. No dobra, zajebiście. Okej, okay. Wychodzisz z tego trybu. Patrzcie, odpalacie trójeczkę. Nie dość, że szybko biegacie, to jeszcze skaczecie bardzo wysoko, także jesteście cholernie mobilni. Wiecie, kajtujecie przeciwnika przez cały czas, robicie z nim praktycznie co chcecie, także no na zdecydowanie najlepsza klasa w tym, jeżeli chodzi o roślinki. Oj. Oj. Ej, o, został pomknięty, zajebiście. Super. Oj, oj. Dobra, przekręcił się, zajebiście. Aha, właśnie, ostatnio wspominałem w odcinku, że jest bardzo możliwe, że prędzej czy później wprowadzą jakieś mikrotransakcje. I rzeczywiście, dzisiaj wchodzę sobie na główną stronę Originu. I do kupienia są pakiety 200 monet do gry za 25 zł, czy 29 zł, jeżeli nie chcę wam skłamać. Także dosyć sporo, moim zdaniem, bardzo drogo. No ale powiem tak, ja dopiero co robiłem ten odcinek z unboxingiem, prawda? Nie grałem wtedy tak dużo w Top Plants vs Zombies, no grałem tak powiedziałbym średnio. I już mam ponad 200 tysięcy monet, także moim zdaniem to takie, no nie wiem, takie wydawanie pieniędzy na walutę z gry jest troszeczkę oj, ale nie porobił. Lol, co to jest za kfulu? Co to jest za kfulu? Dobra, troszeczkę niewłaściwy moment wybrałem na to, żeby z nim walczyć. Powinien był też odpalić trójeczkę, ale jestem niezorientowany w moich klawiszach. Moim zdaniem nie opłaca się kompletnie kupować monet do tej gry. Po prostu to nie ma sensu. Ja 200 końców zrobiłem w ciągu ilu? 4 dni? Także wiecie, 4 dni gry, a wydawanie około 30 zł na te końce to jest moim zdaniem kompletny bezsens, ale wiecie, jak tam sobie chcecie. Kto bogatemu zabroni, prawda? Dobra, zemsta jest. Rzucamy bombkę. Tylko na nią wejść, chłopie. No, nie wszedł, no, nie wierzę. Dobra, ciśniemy ich, bo przejmują nam punkcik. Oj. Wipiu. Dobra, bijemy. Dobra, jaki mam wynik w ogóle? O, nieźle. One quicher nawet całkiem sporo. Oj. Dobra, o, kolejny. Dobra, trójeczka. I... Super. Oj. Uciekaj, koszakus, uciekaj. Mam. Nie pozwolimy mu bić. O nie! Tak. Szkoda. Ogólnie coraz częściej myślę właśnie o Plants vs. Zombies jako jednej z głównych serii na mój kanał. Nie powiem, żeby gra nie była fajna. Gra jest moim zdaniem zajebista. Ostatnio gadałem nawet z Plackiem na ten temat. Placek zobaczył, no Placek, kapitan naszego Nation's Cup Battlefield Heroes z zeszłego roku. Placek zobaczył właśnie Plants vs. Zombies z zeszłym roku. I po prostu zakochał się, od razu kupił sobie tę grę. Wow, oh fuck! Dobra, uciekaj. Oj. Dostajesz fasolkę. I tak samo jak ja. Po prostu zobaczył tę grę i z miejsca ją sobie kupił. On akurat zrobił to tak, że kupił tę grę znaczy po zobaczeniu mojego komentarza. I kurczę, im bardziej myślę właśnie o Plants vs. Zombies, tym bardziej myślę, że to jest naprawdę zajebista propozycja dla każdego, w zasadzie dla każdego gracza, i młodszego, i starszego, bo gra jest po prostu cudowna i zajebiście się w to gra. Nieważne, czy jesteście 31-letnim facetem, czy jesteście, kurczę, 15-latkiem. Naprawdę zajebiście się w to gra. Tylko szkoda troszeczkę, że cholerka, urozmaicenie mogłoby być nieco lepsze w tej grze. Bo ona ma jednak taką swoją małą limitację, że w zasadzie po zdobyciu trzeciego poziomu, który zdobywa się, no nie wiem, dosłownie w pół godziny grania, no potem już nie ma żadnego rozwoju. I na przykład fajnie by mogli wprowadzić jakieś urozmaicenie, na przykład, nie wiem, o, może nie tylko nowe abilitki, ale na przykład udoskonalanie tych, które już się ma. To taki, wiecie, większy rozwój. Oj, okej, rzucamy tę bombkę. Cholerka chyba zmarnuje, niestety. Dobra, nieważne. O, tu jest jakiś zombiak.
Czekajcie, pójdziemy od tej strony w takim razie, żeby nie było. Dobra, chyba jest tutaj. Jest. Co tam, koleśko? Oj! Dobra, załatwiony, ale kurczę, było blisko. Cholerka, zawsze zapominam o tym, żeby odpalić swoje abilitki, a to jest bardzo, bardzo ważne. Dobra, idziemy poszukać tego. Dobra, czekajcie. Odpalam trójkę i idziemy go kajtować ostro. Oj! Oj! Wygram to? Wygram? Chyba nie. Nie, wygrałem. Zajebiście. Ogólnie poziom graczy nie jest zbyt wysoki, ale czasami jak pogracie właśnie na tym trybie, bo w ogóle to jest inny tryb, ja wam jeszcze go nie pokazywałem, ten tryb nazywa się, czekajcie, Gardens and Graveyards. Taki typowy tower defense. Jesteście roślinkami, to defujecie punktu, jesteście zombiakami, to go atakujecie. Bardzo fajne, bardzo zawsze zachęca właśnie do niesamowicie dynamicznej gry. Mnóstwo akcji, zabawa i w ogóle po prostu super zabawa. No super zabawa, no. Powtarzam troszeczkę, nadużywam tego słowa. Okej, zajebiście, załatwione, ale jeden punkt życia, dobra, trzeba się skampić delikatnie. Także to jest zajebiste, że to jest po prostu przez cały czas jakaś akcja. Dobra, tutaj chyba ten nie będzie zbyt dobry punkt, żeby się skampić. Ewidentnie. Zabiję go? No, daj, koszakos, daj. Dajesz. No, kurde, nie udało się, dobra, nieważne. Także bardzo fajny tryb, jeżeli chcecie go sobie wypróbować, to zachęcam was serdecznie. A jak nie, no to cóż, jesteście lamusy. Nie, no żartuję. O kurde. Wpadłem w końcu. Vanquish, okej, 20 fragów, całkiem ładnie idzie nawet. Właśnie pomyślałem sobie, że w dzisiejszym odcinku nagrałbym ten tryb, konkretny ten tryb, bo jest on taki najbardziej reprezentatywny dla tej gry. No, nawiązanie do klasycznego Plants vs. Zombies, tam jest właśnie taki typowy tower defense, tutaj też. Jeżeli spróbujecie sobie tego trybu, zresztą możecie zobaczyć, jak to się mniej więcej akcja rozkłada, prawda? Jest naprawdę zajebiście, zabawnie. I co tam będę wam mówił? O, tutaj koleżka, widzę, marnuje swojego speeda. Lepiej zostawić go sobie na jakieś inne okazje. Się zastanawiam, czy właśnie tam zeskoczę. Zeskoczę, dobra, zeskoczę i zrobię tak, że... Oj! Pociśniemy kolesia prosto w plecy, dobra. Ktoś wejdzie na moją bombkę? Wszedł, no proszę, co za noob. Tutaj napieprzamy w nich. Kolejny będzie martwy. Super, zajebiście, nawet nie widzieli, co się dzieje. Okej, tych koleżków tutaj musimy załatwić. Oj. O, nie złapiesz mnie, kolego. Dobra, kolejny martwy, super. Ale się wpierdzieliłem. O, ma bardzo podobny... O, czekajcie. Wskrzeszają was? A jednak nie. Trudno się mówi. Bywa i tak. Jak was skrzeszą, to odsuwa wam w ogóle waszą śmierć. Także to się przydaje w trybie ten, deathmatch. Tutaj niekoniecznie. Dobra, czekajcie. Ustawiamy się i ciśniemy. No, wpadasz. Dobra, ten też. O kurde, skończyła się amunicja. Trudno. Oj. Op. Kurzaku, snipe. Ach. Myślałem, że uda się go zesnajpić, ale jednak nie. Znaczy, no dwóch zabiłem, no. A 4-1, także cisnę kolesia równo. Fuck. Dobra. No, kurczę, powiem wam szczerze, to taki sekret mój mały. Wyjawię wam taki nieprzyjemny sekret. Jeszcze nigdy nie udało mi się wygrać w tym trybie. Okej. Trójeczkę odpalamy, wrzucamy bombkę. Okej, jesteś już martwy. A nie. Myślałem, że wejdzie na moją bombkę, ale jednak nie. Zaraz go czekajcie. Kampimy się. Fuck. Fuck. No. Kurczę, dobra. Rozstawiamy działko. I bijemy. No, ten jest martwy. Tego szybko ściągamy. Kurde. Dobra, udało się. Oj. Jakiś inżynier. Dobra. Idziemy. Fuck. Te cholerne... Przestań mi wchodzić w drogę, koleś. O nie, tylko nie stun inżyniera. Szybko uciekamy. Okej. Fuck. Zobaczcie, że teraz nie mówię zbyt dużo, ale serio, akcja jest całkiem gruba. Zresztą sami widzicie. Oj. Dobra, trzeba te beczuszki rozwalić. Jak one dojdą do waszego punktu, to go przejmą. Tak nie może być, tak, o, aj. Załatwił mnie. Zrobił takla, tak zwanego, czyli taką szarżę.
Powinien był pomyśleć o tym, żeby kurczę uruchomić trójkę i szybko uciec. A dobra, nieważne, stało się. Czy ja się powinien tutaj skampić i delikatnie zacząć nawalić do nich z tego działka mojego? A chyba nie. Puszczamy jedynkę. Kurde nos. Okej, jest martwy. Calculated, moi kochani. Calculated. Okej, gdzie tu jest... Aha. Co tam, soldek? Aha. Nie trafisz niestety. Dobra, trójeczka. Ładnie, ładnie. Nie wiedziałem, że mogę aż tak wysoko, kurczę, wyskoczyć. No dobra. Gdzie są nasi przeciwnicy? Nie wiem, ale zrobię tak. Dobra, dobra. No. Pojawcie się tylko. Okej, tego załatwię. Chyba nie za bardzo. A, udało się jednak. No proszę, zajebiście. O nie. Tracimy punkcik, Okej, super. Kolejny martwy. Co tam, ziomeczek? Chodź za mną. Chodź tutaj. Dobra, overtime. Jeszcze coś się dzieje. Okej, tutaj ktoś będzie pewnie wchodził. Próbował jakoś kampić. Nie, czekajcie. Wygraliśmy czy przegraliśmy? Przegraliśmy. Niestety. Jeszcze nigdy się nie udało mi wygrać na tym trybie. Ale nawet nie miałem pierwszego miejsca. No dobra, teraz mam pierwsze miejsce. Nieuczciwie, ale jest. Mam nadzieję, że się wam odcinek podobał. Troszeczkę się zawiesiłem na samym końcu, ale taki już dzień. Taki mamy klimat. Słuchajcie, jeżeli wam się spodobał odcineczek, to oczywiście zapraszam do lajkowania. Jeżeli nie, no to zapraszam do hejtowania. W każdym razie, do zobaczenia w następnych odcineczkach. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia. Pa, pa.